Cześć moi kochani, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Kwadratowej Masakry. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przyczynimy się do rozwoju naszego kwadratowego zoo. Jak dobrze wiecie, Jawor ostatnio znalazł najrzadszego zwierzaka w grze, czyli ocelota. A my, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku udamy się w kierunku dalekiej północy i postaramy się przywieźć stamtąd na łódce niedźwiedzia. Więc moi kochani, na samym początku wszyscy zostawiamy łapeczkę w górę, ponieważ każda łapka w górę to jeden więcej zwierzak w naszym zoo. No i koniecznie sprawdźcie, czy subskrybujecie już mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych zwariowanych odcinków. Okej, moi kochani, na samym początku chciałem wam pokazać, że ulepszyłem sobie w końcu zbroję. Diamentowy hełm ma naprawę, ochronę 4, oddychanie 3. Diamentowy napierśnik ma naprawę, ochronę 4 oraz niezniszczalność 3. Nogawice natomiast mają naprawę, ochronę 4, niezniszczalność 3. I mamy butki, głębinowy wędrowiec 3, naprawa, ochrona 4 i niezniszczalność 3. Wczoraj na live sobie wszystkie itemki ulepszyłem. Dodatkowo jeszcze dodałem sobie mending do elytry oraz niezniszczalność 3. Jak widzicie, było furwane elytrą, więc za chwileczkę sobie się przelecimy jeszcze raz, moi drodzy. Może na samym początku sprawdźmy, jak tam wygląda nasze zoo. Czy w ogóle jest jakieś miejsce już przygotowane pod niedźwiedzia polarnego? Okej, moi drodzy, jesteśmy w zoo. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Toalety i punkt informacyjny, okej. Jak wygląda w ogóle nasze zoo? Ono jest aktualnie w budowie. Zobaczcie, jaki duży teren jest zagospodarowany pod nasze przecudowne zwierzątka. Wow, naprawdę fajnie to wygląda. Zobaczmy, jakie są komunikaty na tych tabliczkach tak w ogóle. Oto skromny prezent od właścicieli zoo. Dla tego słodziaka przeszliśmy pół minecraftowego świata. Mamy nadzieję, że będziemy żyć w zgodzie. Błagam was, zapewnijcie jemu, jak i papugom, jak najlepsze warunki. Kocham was, Jawor! Wow, jest i oceloci. Pierwszy oswojony ocelot na kwadratowej masakrze. Jawor, mega dobra robota. Ja też chcę się przyczynić do rozwoju naszego zoo, ponieważ ja bardzo kocham zwierzęta. Mam dwa pieski w domu, tak by the way, jeżeli jesteście zainteresowani, jakie to są pieski, link w opisie, wbijcie, obejrzyjcie Instagrama. Polecimy w kierunku dalekiej północy, nazbieramy lodu i od razu przyszykujemy tutaj, myślę, że w tym miejscu było odpowiednio jakieś miejsce pod naszego niedźwiedzia. Okej, moi kochani, mamy już dzionek, więc możemy wyruszać naszą wyprawę. No elytra co prawda jakoś super nowiuśka to nie jest, ale mam nadzieję, że wytrzyma. Jak coś, mam łódeczkę, więc sobie ewentualnie resztę dowiosłujemy. Musimy się udać w tym kierunku. Tak jest, na te wyspy lodowe. I moi drodzy, musimy się udać. Musimy wystartować w kierunku dźwigu Nitashiego. Okej, to co? Elytra założona na pewno? Na pewno. I let's go! Także poszli. Dźwig Nitashiego jest tam. Dobra. Także moi drodzy, jestem mega ciekawy, czy uda nam się złapać jakiegoś niedźwiadka. Mam nadzieję, że ten niedźwiadek będzie taki mały, nie ten duży, bo ten duży to można tylko i wyłącznie, z tego co wyczytałem, złapać go na smycz i na smyczy przeprowadzić. Ale dobra, jesteśmy nad jakąś pustynią, bardzo fajnie te czanki się... O nie, o nie, o nie, o nie. Wypij, 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 wypij. Zapomniałem o płynie Lugola, moi drodzy, ale to by był numer, jakbym się teraz wyłożył. Wow. Teraz się zestresowałem, zagadałem się po prostu i byśmy tutaj padli. Dobra, lecimy. Powiem wam, że już coraz bliżej. Oj, widzimy, moi drodzy, pierwszą lodową wyspę. Tak jest. Dobra, jeszcze jedna rakietka. Możemy ją zużyć. Wylećmy jak najwyżej i rozglądnijmy się z góry. Czy widać jakiegoś niedźwiadka? Czy widać jakiegoś niedźwiadka? O kurczę, chyba tutaj nic nie ma. Dobra, polećmy na kolejne wyspy lodowe. Dobrze lecę? Dobrze lecę. I czy coś tutaj będzie? Jest jakiś crafting table, czyli ktoś tutaj już był. No dobra, wylądujmy sobie. Elytrę sobie możemy odłożyć. Mamy kill off jedwabny dotyk. Zobaczmy, czy mogę tym jedwabnym dotykiem zebrać lód. Czekaj. Tak! Zbierają się te kostki, cudownie, czyli będziemy mogli sobie zrobić jeszcze lodową wyspę dla naszego miśka. No, jestem mega podjarany. Trzeba nazbierać, myślę, z kilka staków tego lodu, żeby nasz misiek miał dogodne warunki do życia w naszym zoo. Dobra, przekopiemy to sobie wszystko ładnie. Mam nadzieję, że te misie nie atakują jakoś mocno nas, tylko są przyjazne. Za chwileczkę wszystkiego się dowiemy. Dobra, ile mamy tego? 60, dobra, ja sobie jeszcze to zbiorę później. W sumie ten crafting, a wiecie co, zawijam go, albo nie, ja mam deski, mam deski, dobra, no to luzik arbuzik, łódeczka jest, odpalamy łódkę i
Płyniemy w poszukiwaniu niedźwiadków. Halo! Żadnego niedźwiadka na horyzoncie jeszcze nie widzę. Proszę tutaj wyskoczyć od razu. Nie chować się za lodowymi górami. Tylko po prostu... Jest! Jest i pierwszy niedźwiedź! Zobaczcie, jaki jest cudowny! I jeszcze do mnie idzie! Ej! Tam są... Jakaś smyczka jest! Dobra. Skoro... Mamy jakąś smyczkę? Bo ja wziąłem ich aż 8. Nie wiem, czy one się zrywają, czy też nie. Kolejny niedźwiedź! I łódeczka! Dobra, a jest jakiś malutki? Halo? Jest jakiś malutki niedźwiadek? Kurczę. Przejdźmy się jeszcze w tym kierunku, wiecie? Jestem mega ciekawy. Ja naprawdę chciałbym oswoić niedźwiedzia. Z tego co wiem, to potrzebna jest surowa chyba ryba. Więc wziąłem surowego dorsza. Ale tutaj powiem wam, że niczego, kurczę, nie widzę. Żadnego niedźwiadka. Jest tylko... Są tylko dwa duże misie. Obejdźmy jeszcze tą górkę. Sprawdźmy, czy coś tutaj się znajduje. I dla was, moi drodzy, mam pewne zadanko. Wymyślcie nazwę dla tego niedźwiadka. Piszcie w komentarzu jakieś takie... Fajne, żeby było imię, bo ja oczywiście tabliczkę przyczepię, że to Farel złapał tego niedźwiadka. No i że widzowie nadali mu takie imię. Dobra, dobra, dobra. Więc jak ktoś będzie odwiedzał zoo, będzie od razu wiedział, jak ten misiek się nazywa. Dobra, panie miśku, mam nadzieję, że mogę dać panu rybkę i pan mi nic nie zrobi. Nie, to ja zjadam. To ja zjadam. Ja chcę ci dać. Okej, nie da się. Dobrze, rozumiem. Nie chce pan jeść, nie chce pan jeść mojej rybki, tak? Dobrze, to postawmy może łódeczkę. Weźmy smycz i pana na smycz. Okej. Idzie pan za mną? Tak! A wejdzie pan do wody? No chodź pan, nie świruj, nie świruj. Zoba, misia! Misia polarnego holuje! Nie, no tego to jeszcze nie było. Dobra, jakąś potkę Lugola potrzebuję do ręki. Pięknie, dobra, moi drodzy, płyniemy. W sumie, jak się uda jeszcze jednego na hol wziąć, to po prostu w to nie uwierzę. Ciekawe, czy mogę wziąć dwa niedźwiadki. Gdzie on jest? Schował mi się, dobra. Panie niedźwiedziu, wychodzimy na razie na zewnątrz. I weźmy drugiego też. Mogę? Mogę dwa niedźwiedzie na smyczy, no nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Jeszcze jak na jednej podce Lugola uda mi się wrócić na chatę. A kawał jest drogi, ojeju jak to daleko. No to będzie po prostu mistrzostwo świata, dobra, płyniemy, mam nadzieję, że te niedźwiadki nam się nie zerwą. Zobaczcie jak to cudownie wygląda, mamy dwa niedźwiadki na smyczy, pięknie. Pięknie, moi drodzy, ahoj przygodo, płyniemy. Okej, moi drodzy, widzimy już miejsce, w którym jest budowane zoo. Nasze niedźwiadki są całe i zdrowe i wesołe przede wszystkim. Dobra, znajdźmy teraz jakieś fajne miejsce, żeby nasze niedźwiedzie znalazły sobie domek, więc... Wow, 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 osiedliśmy na mieliźnie, nie? Najgorzej, najgorzej, halo niedźwiadki, chodźcie, 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 chodźcie. Szybko, szybko, szybko budujemy dla niedźwiedzi tutaj terytorium. Niedźwiadku, nie bądź smutny, uśmiechnij się. Zapraszam cię tutaj, zapraszam. Jeszcze jedna kosteczka lodu. I zobaczcie, jaką macie przecudowną wysepkę. I zbudujmy im tutaj może, mamy tego lodu, troszeczkę mamy. Zbudujmy teraz im tu takie może mini iglo, w którym będą mogli się schować. Spójrzcie, są i niedźwiadki. Jest i ich małe iglo, które mogą sobie zamieszkać. Nawet mogę dać im pochodnie, żeby nie było im ciemno. Czy pochodnia się trzyma lodu? Jasne, że się trzyma lodu. Okej, okay, ale w sumie w złym miejscu postawiłem. Nie, dobrze postawiłem, dobrze. Okej, okay, także tu mają mieszkanko. Są i niedźwiadki. Dokończmy jeszcze wysepkę tylko. Skoczyłem szybciutko po płotki, żeby to ładnie ogrodzić. Mam nadzieję, że tych płotków mi starczy. Powiększyłem im tą wysepkę. Niech żyją sobie nasze niedźwiadki dogodnie w swoich naturalnych warunkach. Dobrze, dobrze. O. I, moi drodzy, to by się przydało jeszcze wymienić tylko na lodowe. Mam jeszcze lodu. Ajajaj, niestety już nie mam lodu. No dobra, no to się wymieni kiedy indziej na lód. Mam nadzieję, że niedźwiadki będą zadowolone. Tutaj jeszcze... zamkniemy płotek i postawmy tabliczkę. Mamy 6 tabliczek i zróbmy coś takiego. Niedźwiedzie, byczka, farela i widzów.
Niedźwiedzie pochodzą z dalekiej północy. Niedźwiedzie, byczka, ferale i widzów. Niedźwiedzie pochodzą z dalekiej północy. Mamy nadzieję, że taki prezent właścicielom się spodoba. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Nasze niedźwiadki niech sobie żyją w swoim iglo, w swoich naturalnych warunkach. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!